Przedstawić historyczny temat związany z 780. rocznicą nadania praw miejskich miastu Krzywi. I ta impreza rozpoczyna cykl imprez, które uświetnią tą właśnie rocznicę, a rozpoczynamy koncertem. Już Państwo na pewno wiedzą. Przed Państwem Gosia Andrzejewicz. Tak, ja widzę. Zapraszam Cię na scenę. Patryk Bogacki. Patryk, słuchaj, ja się chciałam zapytać, czy Ty jesteś bardzo nieśmiały? Tak. Ja właśnie zauważyłam, jako pierwszy się zgłosiłeś na tą scenę, więc musisz być bardzo nieśmiały. Patryk, Twoje zadanie dzisiaj będzie bardzo proste. Będziesz śpiewał. Co Ty na to? Jest nieśmiały. Ja oczywiście, ja sobie kończę koncert, teraz Ty jak gdyby będziesz za mnie śpiewał, okej? Okay? Przebierzesz się za Gosię Andrzejewicz. Ja sobie żartowałam. Słuchaj, będziesz śpiewał, ja Ci zaraz coś zaśpiewam, taką bardzo prostą wstawkę, każdy nieśmiały chłopak to powtórzy, a więc to będzie coś takiego. Słuchaj uważnie. Czyli to był bardzo dobry pomysł. Czy to się zgadza? To świetnie, to znaczy, że warto robić właśnie takie rzeczy, warto robić oczywiście koncerty dla Was i bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy dzisiaj tutaj z nami jesteście. Moi drodzy, w Krzywiniu
warto odpoczywać, warto mieszkać, warto zainwestować. Zaświadczamy o tym przez cały czas i ja tutaj wszystkich zawsze zapraszam. Zapraszam nie tylko mieszkańców, ale ludzi spoza gminy, żeby to właśnie u nas się osiedlili i żeby u nas na terenie miasta i gminy Krzywin zamieszkali. Moi drodzy, kończy się rok 2016. Rok 2016, mam nadzieję, że dla wszystkich był bardzo dobry. Muszę powiedzieć, że z punktu widzenia samorządowego to był bardzo dobry rok, ale przed nami rok 2017. To jest rok jeszcze lepszy. Rok, który pozwoli na to, żeby miasto i gmina Krzywin zaczęła i sięgała standardów europejskich. Miasta na poziomie XXI wieku. Moi drodzy, zostało już wspomniane wcześniej, że jest to historyczna chwila. To pierwszy Sylwester w Krzywiniu, ale Sylwester, który początkuje obchody 780-lecia miasta Krzywinia. Moi drodzy, to jest historyczna chwila. Przed wami początek, początek wspaniałego jubileuszowego roku. Myślę, że sami zauważycie i będziecie widzieli, jak będzie się zmieniało miasto, ale ile również wydarzeń w związku z obchodami 780-lecia się pojawi. Moi drodzy, serdecznie dziękuję wam za cały rok 2016. A teraz w tym momencie chcę złożyć najlepsze życzenia na rok 2017, żebyście byli przede wszystkim zdrowi, żeby w waszych rodzinach działo się dobrze, żebyście byli zawsze radośni, weseli i szczęśliwi. Moi drodzy, najlepszego, wszystkiego najlepszego na rok 2017. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Minuta i niecała, 40 sekund podobno już mamy. 15 sekund, 20 sekund już mamy. 15 sekund już mamy. Ile mamy? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i już! Szczęśliwego nowego roku! I patrzymy w górę na wysokości!